Maju, ja chciałam teraz porozmawiać z Tobą na temat pewnego serialu, serialu Brzydula, bo wiem, że również Cię w nim zobaczymy. Wiesz co, to jest tak, że ja cały czas nie mam żadnych konkretnych informacji na temat tego, czy ten serial będzie i kiedy, natomiast podobno ma być już wkrótce i mam nadzieję, że się tam pojawi, podobno mam troszeczkę napisane. Jak myślisz, czy serial okaże się hitem, tak jak ponad dekadę temu? Daj Boże, żeby tak, mam nadzieję, że tak, chociaż myślę o tym, że pióro Piotrka Jaska jest fantastyczne i tak jak wcześniej pisał super, to teraz też tak będzie. Bo Wy tak naprawdę jesteście już teraz na zupełnie innych etapach, zarówno Julia Kamińska, jak i Filip Bobek, Małgorzata Socha. W ogóle jesteśmy innymi ludźmi i ja myślę, że to jest, to rzeczywiście ten projekt jest dla mnie, napawa mnie euforią, ale również troszeczkę lękiem, bo jest to jednak zupełnie coś innego i teraz pytanie, jak w zasadzie scenarzyści osadzą tych ludzi, jacy oni będą, to jest bardzo ciekawe. Myślę, że to tak naprawdę bardzo dużo zależy od scenariusza, a my się po prostu musimy w tym znaleźć. No właśnie, na przykład Małgosia Socha, ja pamiętam, że ona tak naprawdę swoje w sumie pierwsze kroki stawiała w Brzyduli, a teraz już możemy ją oglądać w co drugiej produkcji. Śledzisz jej karierę? Ja w ogóle nie śledzę karier, ponieważ nie mam czasu. Przepraszam bardzo za to, ale tak jest. Myślę, że Brzydula tak bardzo o niej przypomniała, ale Małgosia była aktywna już długo. Jak pamiętam, Małgosia jeszcze ze studiów, ona była niezwykle aktywna zawsze. Jakby i to mnie w ogóle nie dziwi, to się nie zmienia. Gratuluję jej sił.